klasyczny turniej dla zawodowców i amatorów. W każdej drużynie gra jeden zawodowy golfista i trzech amatorów. Jest to bardzo sympatyczna, przyjazna formuła, gdzie można się zintegrować z jednej strony amatorzy z graczami zawodowymi, a z drugiej strony również pewne biznesowe, korporacyjne aspekty można zaprezentować, ponieważ drużyny przyjęły nazwę sponsorów i między innymi też rywalizowali. Do turnieju przystąpiło 50 zawodników i zawodniczek. Dzisiaj odbył się pierwszy dzień. Jeszcze gra na polu trwa, ale myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że po pierwszym dniu prowadzi Mateusz Jędrzejczyk, który zagrał 70 uderzeń, czyli dwa uderzenia poniżej normy. Na drugim miejscu ex aequo Max Sauda i Kuba Osowski. Kuba Osowski, czyli obrońca tytułu z roku ubiegłego, który wygrał Floating Garden Szczecin Open. I na czwartym miejscu jest kolejna stawka mocnych zawodników, między innymi z dwukrotnym zwycięzcą Amerykaninem Peterem Bronsonem. Dużo jeździsz, a skąd na to pieniądze? Rozumiem, że sponsorzy. Tak, mamy właśnie jednego sponsora, masz firmy OVE. Jakieś wsparcie ze strony PGA? Nie, PGA Polska jako organizacja nie tylko zrzeszająca instruktorów, ale też zawodowych graczy. Obecnie ja jestem i Martyna Mierzwa w PGA, jeżeli chodzi o zawodowych graczy, chociaż jeszcze jest kilku, którzy jakby starają się też przejść właśnie z nauczania na nagranie tylko i wyłącznie. Ale może powiedzieć dokładnie w tej chwili, kto jeszcze tam. Ilu jest zawodników, tak naprawdę nie wiem. Wiem, że ja gram, to robię. A ty grasz w której tej klasie rozgrywkowej, to jest, no właśnie, jeżeli chodzi o te tury, to jest, który, jak on się nazywa? Ale o czym, o to? No, ty grasz, lidze. Bo to nie jest European Tour, tylko no właśnie. Tak, to jest obecnie gram w cyklu turniejów, które są organizowane przez niemiecką ligę, to się nazywa Pro Golf Tour. Ta liga w ciągu roku posiada około 20 turniejów. 10-12 z nich jest organizowanych w zimę w ciepłych krajach Turcji, Maroko, Egipcie. Druga połowa jest organizowana po Europie. Większość Niemcy, Austria, Holandia. Gdy właśnie ten turniej chociażby pod Wiedniem za tydzień będzie z tej serii Pro Golf Tour. W jaki sposób PGA wspiera naszych graczy? PGA wspiera naszych graczy w wielu różnych wymiarach. Na przykład Mac mówił od razu o wyjeździe na British Open, na eliminację do British Open, które PGA funduje, kompensuje, że tak powiem. Więc są inne przypadki, jak na przykład Martyna Mierzwa, która z naszym graczem zawodowym, tutaj PGA też pomogło uzyskać sponsora na to, żeby mogły grać w lidze wyższe niż tylko w Polsce, na co wiadomo, że potrzebne są środki. A odpowiadając jeszcze na pytanie, ilu golfistów gra na międzynarodowej arenie, to jest dosyć łatwo policzyć, ponieważ na European Tourze, czyli na najwyższej lidze, do której wszyscy dążą, nie gra nikt. Żeby grać w lidze pierwszej, trzeba awansować z ligi drugiej. Z ligi drugiej z polskich graczy nie gra obecnie nikt, więc żeby zagrać w lidze drugiej, trzeba awansować z ligi trzeciej. Ligą trzecią już jest lepiej, bo wtedy Max i kilku innych graczy grają albo na całym cyklu, albo na pojedynczych turniejach. W związku z czym pierwsze kroki zostały poczynione, aczkolwiek jeszcze dłuższa droga przed nami. Jak oceniasz naszych juniorów, Gradeckiego i Meronka, którzy niewątpliwie niedługo zostaną zawodowcami? Oceniam wiesz najlepiej tak naprawdę. Na którą ligę? Myślę, że na pierwszą mają szansę, jak najbardziej. Teraz etap studiów, moment, w którym jeszcze muszą zostać amatorami przez jakiś czas, jest taki, że oni na pewno w ciągu tygodnia nie będą grali na European czy na PGA Tour, ale docelowo ich szanse, ich rozwój, ich motywacja i samozaparcie jest na tyle duże, że mają pewną szansę. A jakie środki finansowe trzeba mieć, żeby wychować tak od 2-3-letniego dziecka do drugiego golfista, który zagra w drugiej czy pierwszej lidze? Bo w tenisie to się przelicza, to się mówi, że trzeba mieć tyle tysięcy.
Takiej kalkulacji to prawda nigdy nie robiłem, bo mam tutaj maksymalnie jakiś zorganizowany budżet. To mogę dać telefon do rodziców, to doliczą. To mogą rodzice pomóc policzyć. Generalnie ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę na początku dzieci, które zaczynają grać w golfa, to traktują wyłącznie jako zabawę i uczą się jakiegokolwiek sportu, a golf jest, tak powiem, przemycany dopiero. Czyli nie jest powiedziane tak, że każdy, kto chce zostać zawodowym graczem, już musi od najmłodszych lat trenować tylko golfa i nie robić niczego poza tym. To jest jakiś efekt, by to nie przyniosło. Ale na pytanie, ile to kosztuje, to odpowiedź jest prosta, nie wiem. Ja może dopowiem, bo rzeczywiście w tych szkoleniach to jest bardzo podobnie jak w tenisie. Żeby wykształcić, ja mówię o takim najbardziej powszechnej drodze, żeby wykształcić dobrego golfistę, musi być bardzo dobre współdziałanie samego zainteresowanego juniora czy juniorki. Muszą być rodzice, którzy się poświęcą nie tylko w pieniądze częściowo, ale również czas. Musi być aktywna organizacja, w tym wypadku PGA Polska. Ja też wiem o tym, że działa aktywnie i w momencie, kiedy się będą pojawiały kolejne osoby, które będą rokowały na zrobienie dobrego wyniku czy osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego, to tutaj praktycznie nie muszę udowadniać, że poszukiwanie tego Małysza czy Justyny Kowalczyk w naszym sporcie jest priorytetem numer jeden. To jest właściwie wszystko inne, można powiedzieć, jest podporządkowane temu, żeby znaleźć gwiazdę golfową z Polski. Oczywiście wymaga to czasu. Liczymy nie tylko na to, że nowe mechanizmy, ten właśnie program juniorów, profesjonalizacja PGA Polska w działaniach i to na każdym szczeblu spowodują, że ten proces będzie przyspieszony i w miarę szybko znajdziemy graczy, tych, których wymieniał Adam Mitukiewicz przed chwilą, albo z tych, którzy się pojawią niebawem. Uważam, że tutaj Adam powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Otóż jeżeli ktoś w przyszłości ma zostać bardzo dobrym golfistą, to każdy sport, który trenuje w dzieciństwie, jest przygotowaniem do golfa. I wystarczy, że dziecko w wieku 7, 8, 9 lat te doświadczenia i te treningi sportowe przeniesie czy skonsumuje w golfie i jeżeli się okaże, że ma predyspozycję do tego sportu, to jak najbardziej droga jest otwarta. Ile jest do wygrania? Do wygrania jest 40 tysięcy, w finałowym turnieju później w Sobieniach 50. A ja chciałbym oczywiście tradycyjnie na koniec tym razem podziękować wszystkim naszym partnerom. Patronat nad turniejem, patronatu udzielił prezydent miasta Szczecina Piotr Krzystek, prezes PGA Polska Jarosław Stroka. Miasto Szczecin jest współorganizatorem. Dziękuję jeszcze raz Państwu za przybycie i namawiamy do aktywnego uczestnictwa. Golf.